Witam Państwa na kolejnym pokazie. Wybiła 14, więc zaczynamy pokaz poświęcony technologii Autodesk Infrastructure Map Server 2013. Jest to technologia poświęcona tworzeniu publikacji danych geoprzestrzennych. Oprogramowanie umożliwia nam tworzenie własnych map. Chciałem pokazać krótką prezentację na temat możliwości oraz przykładem, pokazać Państwu przykład wdrożenia, który udało się nam wdrożyć dla wodociągu w Bolesławcu. Zapraszam więc do pokazu. Jeżeli chodzi o pytania, po prawej stronie aplikacji jest czat, można spróbować napisać pytanie, pod koniec postaram się odpowiedzieć. Jeżeli macie Państwo bardziej szczegółowe pytania, to zapraszam na mój adres e-mailowy maciej.skurczewski.prokat.pl. A więc zacznijmy pokaz. Czym jest technologia Autodesk Infrastructure Map Server 2013? Jest to produkt, który kiedyś nazywał się Autodesk Map Guide. Pewnie dla części Państwa może znany. Technologia rozwijana od ponad 10 lat. W tej chwili już jest zupełnie inaczej to wygląda niż jeszcze parę lat temu. Stara technologia skończyła jak gdyby swój żywot na wersji 6.5. Wtedy nazywało się to jeszcze Autodesk Map Guide. Od 2 lat produkt znany jest pod nazwą Autodesk Infrastructure Map Server. Jest to technologia, która służy do szybkiego publikowania danych w sieci w postaci stron www, więc użytkownik może połączyć się pod swoje dane, pod bazy danych, pod pliki, stworzyć własną aplikację, jest podobną do strony internetowej, w której użytkownik ma możliwość przeglądania danych w atrakcyjny sposób, ciekawy podany dla użytkownika. Można kliknąć w dany obiekt i pobrać komplet informacji na temat danego elementu. System posiada własne API, to o czym mówiłem już wcześniej, przed godziną dla prezentacji dla Państwa, którzy nie byli. Mówiłem wtedy o technologiach open source'owych. Oczywiście ta technologia również posiada podobne rozwiązania technologiczne, więc jesteśmy w stanie wzbogacić ją o Państwa wymagania. Jeżeli chodzi o WebGIS, o to, gdzie, w którym miejscu ta technologia gdyby ma miejsce, tak jak Państwo widzicie, wszędzie tam, gdzie użytkownik chce uzyskać szybki i łatwy dostęp do danych. Technologia Autodesk Infrastructure Map Server jest gotowym rozwiązaniem, które pozwala nam tworzyć atrakcyjnie wyglądające aplikacje w stosunkowo prosty sposób. Tutaj ta nauka obsługi tego programu nie jest skomplikowana, nie wymaga tutaj dużo, dużo, dużo nauki. W przeciągu 2-3 godzin, myślę, osoba jest w stanie stworzyć własną mapę poprzez podstawowe tutaj pojęcia. Ta technologia, tak jak mówiłem, służy nam do tworzenia technologii aplikacji WebGIS-owych, czyli strony internetowej, która w zależności od tego, do kogo jest adresowana, kto jest odbiorcą naszych danych, może być adresowana do odbiorcy masowego, może to być odbiorca branżowy. Tutaj szczególnie ciekawe jest to rozwiązanie w momencie, w którym korzystamy z technologii autodeskowych innych, a więc ze zwykłego AutoCAD-a czy map 3D. Pokażę Państwu przykład na to, jak można takie dane eksportować bezpośrednio do internetu. A więc jeżeli jesteśmy użytkownikami, administratorem takiego systemu, posiadamy dane na przykład w formacie DWG, CAD-owskim czy innym, będziemy mogli je opublikować w internecie. Jakie są możliwości tego oprogramowania? Otóż podstawowym rozwiązaniem, podstawową cechą tego rozwiązania, które warto tutaj się zainteresować, szczególnie dla użytkowników, którzy mocno wykorzystują pliki DWG i mają potrzeby publikacji tych plików, propagowania ich wśród klientów wewnętrznej sieci, jest możliwość bezpośredniej publikacji plików DWG w sieci internet.
jeżeli dysponujemy sobie oprogramowaniem Autodesk Map 3D, to można to robić w bardzo przyjemny sposób. Od razu poprzez dwa kliknięcia postaram się pokazać za chwilę Państwu filmik, w którym zobaczymy, jak taki proces wygląda. Natomiast jeżeli tworzymy zwykłe pliki DWG, odpowiednio rozwarstwione, no to można również bezpośrednio zaimportować je do internetu, do tej aplikacji w taki sposób, że nie wprowadzamy tutaj żadnej konwersji, zachowujemy style oraz wszelkie typy pól, które tam się znajdują. Jeżeli korzystacie Państwo z map 3D, Autodesk Map 3D, a więc jest to pewne rozwiązanie bazujące na CAD-zie, które zostało stworzone pod wymagania tutaj planistów, geoprzestrzenne rozwiązanie, można bardzo szybko to, co widzimy na ekranie, wszystkie warstwy opublikować w sposób bardzo szybki, prosty w postaci aplikacji. Za chwilę przedstawię Państwu filmik, na którym zobaczymy sobie, jak to wygląda. A więc spróbujemy opublikować dane. Ten film to jest oficjalny film autodeskowy, który po kolei przeprowadza nas przez wszystkie kroki związane z publikacją tych danych. Zobaczymy dwa sposoby, a więc pierwsze przy wykorzystaniu map 3D i bezpośredniego importu tego pliku DWG do Infrastructure Map Studio, który jest elementem składowym tej technologii. Oraz zobaczymy, jak można zwykły plik DWG zaimportować do tego systemu bez użycia map 3D, a więc bez potrzeby posiadania oprogramowania AutoCAD Map 3D. Zobaczmy pierwszy przykład, a więc pracujemy w zwykłym środowisku AutoCAD-owym, AutoCAD Map 3D. No i korzystając tutaj z wbudowanych możliwości, oczywiście przeglądamy sobie dane. Od razu to, co widzimy, dany zasób możemy opublikować do Map Guide'a, do Infrastructure Map Server. Wybieramy warstwy, które nas interesują, więc jeżeli plik DWG jest dość mocno rozwarstwiony, możecie Państwo konkretne warstwy sobie wybrać, które nas interesują. Łączymy się z serwerem Infrastructure Map Server. Może być ich kilka, możemy mieć kilka instancji. Po zalogowaniu się do serwera widzimy projekt domyślny, w który zaimportujemy sobie nasze dane. Po publikacji chcemy zobaczyć, jak te dane będą wyglądały w internecie. Proces trwa stosunkowo szybko. Po zaimportowaniu tego bazy danych zostanie wyświetlony komunikat. I to, co Państwo w tej chwili widzicie, to jest przykład już tego samego pliku DWG, widocznego w środowisku przeglądarki internetowej. A więc ten sam plik DWG może zobaczyć każdy, kto zna nas adres internetowy naszej usługi. Klikając w daną działkę, widzimy wszystkie dane geoprzestrzenne, dane opisowe, które do tego pliku zostały dodane. Spróbujmy teraz podłączyć kilka różnych plików DWG, a więc mamy taką sytuację, że mamy kilka plików DWG, to są okna zminimalizowane, każde okno zawiera inny rodzaj pliku, no i spróbujemy podłączyć te pliki. Załóżmy, że ktoś nam przesyła takie pliki DWG. Czy to z elektrycznością, czy z jakimiś innymi danymi pokazującymi sieć lub przebieg tej sieci. Uruchamiamy środowisko Autodesk Infrastructure Studio. Jest to oprogramowanie dodatkowe, które tak jak Państwo, którzy byli w pierwszej części, wtedy mówiłem o oprogramowaniu odpowiedniku darmowym, tworzonym w ramach open source. Było to rozwiązanie, które pozwalało nam na wykonywanie tych samych czynności przy pomocy tego darmowego oprogramowania. Tutaj ta wersja komercyjna pozwala nam natywnie importować pliki DWG, a więc proszę zobaczyć, będąc w środowisku tego programu, od razu mogę załadować plik DWG w całości, taki jak on jest, jaki przysłał nam czy to planista, czy osoba, która pracuje na tym formacie danych. Widzimy przykłady tych czterech plików. Wszystkie możemy wybrać konkretne pliki, które nas interesują.
Następnie proszę zobaczyć, każdy z tych plików, w zależności od wyboru, który widzimy, składa się z różnych warstw, a więc to my decydujemy, z jakiego pliku, jakie warstwy mają być na naszej mapie widoczne. Zdecydujemy na przykład, że w pliku pierwszym interesuje nas konkretna warstwa, w drugim pliku też jedna warstwa, natomiast w kolejnym widzimy już bardzo duże rozwarstwienie, które w DWG zostało dodane. W tym przypadku widzieliśmy przykład dodania konkretnej jednej warstwy. Oczywiście, jeżeli ta warstwa posiada określone pola opisowe, możemy brać tylko określone typy obiektów, które z tego pliku DWG pochodzą, więc możemy założyć taką sytuację, że pobieramy na przykład odcinki na przykład rur wodociągowych, tylko takich, których średnica jest określona, a więc tylko ten typ danych możemy pokazać. Tutaj widzimy, że wybieramy określony typ wartości. Warstwa została wybrana. Następnie określamy, czy zasób ma być widoczny na mapie, rozdefiniowany jako jedna mapa. Po zaakceptowaniu widzimy komunikat, który mówi nam, że import przebiegł pomyślnie. No i tak jak teraz Państwo widzą, mapa jest już gotowa. Po lewej stronie mamy legendę, która jest automatycznie rozwarstwiona, wystylizowana. Dokładnie widzimy tego naszego DWG-a w taki sposób, w jaki on został stworzony. A więc jest to doskonały sposób na to, żeby publikować dokładnie to, nad czym pracujemy w wewnętrznej sieci na przykład. A więc każda osoba może zobaczyć, podejrzeć tego DWG-a no bez konieczności tutaj jakiegoś dodatkowego oprogramowania. Nie jest nam potrzebny AutoCAD. Możemy konkretnie rozwarstwić dane, dokonać stylizacji, zobaczyć bardziej szczegółowe informacje, korzystając z tych narzędzi wbudowanych. A więc, jak Państwo widzicie, to co widzimy, cały układ mapy praktycznie przez jedno kliknięcie samodzielnie się tworzy. Oczywiście można go dodatkowo jeszcze wzbogacić o dodatkowe informacje. Przejdźmy dalej. Zobaczmy, jakie jeszcze możliwości daje nam to oprogramowanie. A więc no, jednym z ciekawych rozwiązań, które w wersji 2013 pojawiło się, one w 12 już też były, ale nie były do końca wyglądające tak jak w tej chwili, no jest to możliwość udostępniania tych naszych map poprzez specjalny interfejs mobilny, który jest tutaj kompatybilny z większością rozwiązań mobilnych, a więc tutaj mówimy o systemach Apple'a, iPada na przykład, to najbardziej popularne, oraz oczywiście Androidy. Wykorzystuje to po prostu możliwości tych przeglądarek mobilnych, które te produkty posiadają. A więc można sobie wyobrazić sytuację, że użytkownik wyposażony w iPada albo w jakieś inne rozwiązanie mobilne, telefon z dużym wyświetlaczem, jest w stanie pójść w teren i tą informację online sobie przejrzeć, bezpośrednio patrząc jak gdyby na to urządzenie. Co ciekawe, tutaj pojawia się wiele nowych rzeczy, których wcześniej nie było, więc stworzenie takiej mapy i używanie tych możliwości, które daje nam narzędzie, na przykład iPad, pozwala nam lokalizować położenie na podstawie naszego położenia z GPS-a urządzenia. Oczywiście wszelkie możliwości związane tutaj z multitouchem, przesuwaniem tych danych, to wszystko jest już jakby wyposażony ten system. Jest to specjalny jak gdyby widok naszej mapy, który pozwala nam na przeglądanie zakresu tych danych właśnie przy pomocy tych urządzeń, a więc no, dość ciekawe rozwiązanie, które z pudełka pozwala takie coś nam zrobić, jak gdyby bez tutaj dodatkowej wiedzy. No to przykład pokazujący, jak ta sama mapa, podobna mapa może wyglądać na różnych urządzeniach. Wygląd tutaj bardzo mocno zależy od oczywiście możliwości samego urządzenia, od rozdzielczości, od wielkości ekranu. No tutaj widzimy, że w zależności od tego, czy jest to iPad, a więc większa rozdzielczość, większa przekątna ekranu, widzimy trochę większą ilość danych. Oczywiście użytkownik może sobie odpowiednie warstwy uruchamiać. No, działa to jak zwykła przeglądarka internetowa, tylko w wersji mobilnej.
Nowy wygląd i transformacja układów, to co już no, jakieś dwa lata temu już się to pojawiło, w tej chwili jest już to powoli standardem. Chodzi o to, że nasza mapa może wyglądać to, co Państwo widzą w tej chwili, to jest jak gdyby gotowy interfejs mapy. Użytkownik mapy może zmieniać oczywiście to, jak, w jaki sposób warstwy są widoczne, natomiast te wszystkie ikonki, układ tych ikonek, te wszystkie okna pokazujące zminimalizowane obszary mapy, to wszystko jest już w standardzie, czyli jak gdyby z minimalnym nakładem pracy możecie Państwo z taką mapę bardzo szybko sobie stworzyć. Tak ona będzie widoczna. Jest dosyć, no, wydaje mi się, mamy kilka, cztery takie standardowe skórki tematyczne, więc one w zależności od wymagań tutaj dość bardzo dobrze się sprawdzają. Z kolejnych nowości, które ta technologia daje, jest to tak zwane rozszerzenie GeoREST. Co to oznacza dla Państwa? Jest to nowy format wymiany, czy nowy, format wymiany danych, który pozwala nam na tworzenie pewnego rodzaju raportów, które są łatwiej dostępne dla użytkowników. Można sobie wyobrazić to w taki sposób, że można stworzyć na przykład katalog wszystkich działek, no i użytkownik po wybraniu odpowiedniej działki dostaje taki raport, który tutaj Państwo widzą, a więc mamy przybliżony kształt działki, który jest pewnym wycinkiem mapy, podstawowe dane. GeoREST jest to technologia, która pozwala nam, tak jak Państwo widzą, z jednej strony dane są zaimportowane do systemu przy użyciu na przykład oprogramowania AutoCAD Map 3D, chociaż nie jest to konieczne. Oczywiście możemy korzystać z innych formatów, które generują czy to pliki DWG, czy inne pliki. To też ważne, że możemy tutaj podpinać się pod inne pliki. Jeżeli mówimy o standardach, oczywiście shape'y, technologia FDO jest tutaj dosyć otwarta, więc wszelkiego rodzaju bazy danych. Mówię tutaj o SQL serwerze, Oracle, PostGIS-ie, formaty wektorowe, formaty rastrowe. Te dane są zdefiniowane, oczywiście można je przeglądać w postaci natywnej tej przeglądarki internetowej, o której Państwu mówiłem, natomiast ten GeoREST pozwala nam publikować te dane na zewnątrz. Oczywiście wymaga to pewnego oprogramowania, stworzenia interfejsu, który będzie przyjazny dla użytkownika, ale taka osoba może na przykład, możemy stworzyć katalog obiektów, to mogą być na przykład działki i użytkownik może pobierać sobie takie informacje do innych systemów. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz w przyszłości również, a więc możemy tworzyć czy to raporty w formacie HTML, zwykłe strony internetowe, czy to mogą być pliki XML-owe, które no bardzo łatwo w przyszłości gdzieś do innego systemu zaimportować. Może to być format JSON, czyli format przyjazny dla wszelkiego rodzaju technologii internetowych. Format KML, o którym wspominałem w pierwszej prezentacji dzisiaj o godzinie 12, więc możliwość wykorzystywania środowiska na przykład Google Earth albo Google Maps do publikacji własnych danych, jeżeli one posiadają określony układ współrzędnych. Oczywiście można tworzyć dodatkowe, inne, własne raporty oraz eksportować na przykład aktualny widok map. Wycinki, konkretne zbliżenia na określone obiekty, na przykład do formatu PNG. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Tu jest miejsce, żeby właśnie ten nasz system był kompatybilny z innymi systemami. On może być jako źródło danych, które pozwala bardzo szybko i w łatwy sposób publikować je na zewnątrz do innych systemów. Bardzo otwarta technologia. Co nam daje technologia, tutaj też wspominałem wcześniej, natomiast no dla Państwa, którzy nie uczestniczyli, technologia, która pozwala nam bezpośrednio w ramach oprogramowania Autodesk Infrastructure Map Server łączyć się z różnymi źródłami danych. Polega to na tym, że po prostu definiujemy nowe połączenie, w którym określamy, jaki to jest typ danych. Dzięki temu, tak jak tutaj widzimy, nasze dane mogą pochodzić, nasza mapa, kompozycja naszej mapy może pochodzić z różnych źródeł. Może to być plik działek, który jest w formacie SHP. Mogą to być na przykład jakieś wodociągi, które pochodzą z pliku DWG. Bardzo często taka sytuacja tutaj ma miejsce. Mogą to być jakieś hydranty, na przykład, które również są z pliku SHP oraz innych rodzajów plików. Dane, które pochodzą, dane opisowe, z jakiejś bazy akcesowskiej na przykład.
Zdarzały się też takie przypadki. SI również, ArcSD można też pod te formy danych podłączyć. No i oczywiście dane rastrowe, które dopiero wtedy pozwolą nam stworzyć, jak gdyby kompletnie wyglądającą mapę, bez konieczności tutaj konwertowania tych danych. To już jest w tej chwili standard technologii pozwalającej nam na podpinanie się pod różne formaty danych bez konieczności konwersji tych danych. Jeżeli chodzi o licencję, w nowym wydaniu Autodesk Infrastructure Map Server 2013 jest dosyć duża zmiana, ponieważ w starszych wersjach te systemy były licencjonowane w zależności od tak zwanych rdzeni procesora, czyli to była wersja dwurdzeniowa i wersja ośmiordzeniowa. W tym momencie nie ma już wersji dwurdzeniowej, jest tylko wersja ośmiordzeniowa. Ona jest droższa od tej wersji pierwszej, natomiast no, pozwala nam na instalację też na kilku stanowiskach. Jest to ukłon tutaj firmy w stronę tego, że jak już się tego typu rozwiązania raczej instaluje na większych maszynach. Co ciekawe, jeżeli chodzi o Infrastructure Map Server 2013, istnieje jego darmowy odpowiednik, o których wspominałem. Jest to technologia Autodesk Map Guide Open Source 2.2, taki jest numer aktualnie tej wersji. No, jest to technologicznie rozwiązanie bardzo podobne. Natomiast no, kiedy zdecydować się na pierwszą, a kiedy na drugą technologię? Wszystko zależy od kontekstu, w którym Państwo pracujecie. Pod koniec prezentacji pokażę Państwu przykład wykorzystania tej technologii, a więc Autodesk Infrastructure Map Server 2013, na przykładzie już konkretnych wodociągów w Bolesławcu, które wdrożyły tą technologię z powodzeniem i używają. Podstawowe tutaj pytanie, kiedy, zależy od tego, czy na przykład używacie innych środowisk autokadowych. Jeżeli używacie autokadów, no to tutaj zaleca i tworzycie dane na przykład w plikach DWG, to tutaj zalecamy Autodesk Infrastructure Map Server 2013, głównie dlatego, że można bezpośrednio zaimportować te dane do mapy, no i pokazać je w taki sposób, w jaki faktycznie ten plik DWG wygląda, czyli z zachowaniem stylizacji kulopisowych i tak dalej. Jeżeli używacie danych różnego rodzaju, głównie są to pliki SHP, no to warto się tutaj zastanowić nad technologią Autodesk Map Guide Open Source. Technologicznie podobna technologia, natomiast no, jest de facto za darmo, tak? Nie musimy ponosić kosztów. Także tutaj, jeżeli macie Państwo tego typu pytania, potrzeby, to zapraszam do kontaktu z firmą Procod, z GMG, z którym tutaj na pewno wybierzemy optymalne rozwiązanie dla Państwa. Tak jak wspominałem, te dwie technologie są równoważne. Jedna występuje w wersji komercyjnej, druga jest darmowa. Jeżeli chodzi o technologie użyte w tym rozwiązaniu, to ma też również bezpośrednio wpływ na ewentualnie na koszty. Serwer można zainstalować w środowisku Windows oraz Linux. Dodatkowo to oczywiście też wybór serwera www, a więc tej aplikacji, która będzie serwowała te dane na zewnątrz. Korzystając z Windowsa, tutaj mamy do wyboru Microsoft IIS lub też Apache. Natomiast na Linuxie tutaj Apache. Oprogramowanie. Technologia pozwala nam na użycie takich języków oprogramowania, jakie Państwo widzicie, a więc Microsoftowy .NET, PHP oraz Java, czyli jesteśmy w stanie zmodyfikować to rozwiązanie przy użyciu tych technologii. Decydując się na zakup tej technologii, na wybór tej technologii, nawet w przyszłości macie Państwo możliwość zmiany pewnych funkcji tego systemu. No tutaj korzystając z tych popularnych języków programowania, myślę, że jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, tutaj mamy dość duży wybór, jeżeli chodzi o znajomość tych technologii. Nie ograniczamy się tylko do jednej. Jeżeli chodzi o przeglądarki, oczywiście system może być dostępny przy użyciu najnowszych przeglądarek. Tutaj zalecamy aktualizację i używanie najnowszych, bezpiecznych przeglądarek. Mozilla Firefox, Chrome oraz na przykład Internet Explorer.
Co jeszcze w wersji 2013 nowego, co zostało poprawione? Została dana możliwość dodania tak zwanego znaku wodnego, czyli możemy dodawać do każdej warstwy, do każdej mapy w naszym systemie znak wodny, który zawsze będzie widoczny dla użytkownika, czyli nawet jeżeli nasze dane gdzieś będą na zewnątrz serwowane, zawsze będzie ta informacja, że skąd one pochodzą. Ciekawa funkcja, zawsze mamy pewność, że nasze dane będą jakby podpisane przez nas. Buforowanie mapy jest to już funkcjonalność, która wcześniej się pojawiła, natomiast w wersji 2013 troszkę w interfejsie poprawiono sposób obsługi tej funkcji. Ona polega na tym, że można zdefiniować, można ręcznie wybrać obszar mapy, który system ma tak zbuforować, czyli ma dokonać odpowiedniego przeliczenia. To przeliczenie trwa kilka godzin, a więc tę procedurę zazwyczaj uruchamiamy na przykład w nocy. No i wtedy mapa jest już jak gdyby przeliczona, czyli w przyszłości każda inna osoba, która będzie wchodziła na dany fragment mapy, będzie ta mapa ładowała się szybciej, tak? Szczególnie jeżeli tych zasobów jest bardzo dużo lub są to jakieś obszerne pliki rastrowe. Zaktualizowano również ukaz współrzędnych zgodny z kodami EPSG. Dość ciekawa funkcja, troszeczkę lepiej to zostało wykonane. Dzięki temu mamy możliwość przeliczania układów w locie. Można wyobrazić sobie taką sytuację, że nasze dane, na przykład działek, pochodzą z układu jakiegoś innego, natomiast nasza główna mapa jest na przykład w układzie 2000, no i tutaj jeżeli to jest układ, który występuje w układzie EPSG, przeliczanie między układami jest płynne, czyli dane źródłowe nie są naruszone, one się w locie przeliczą do układu głównego mapy. Teraz zapraszam na taki pokaz, jak zostało to wdrożone w wodociągach w Bolesławcu. Jest to przykład wdrożenia właśnie technologii Autodesk Infrastructure Map Server w tym momencie 2013. Wodociągi w Bolesławcu już tutaj od lat korzystają z technologii autodeskowych. Jakieś dwa lata temu firma zdecydowała się na stworzenie rozwiązania, które będzie pozwalało publikować dane wewnątrz firmy. Bolesławiec, niedaleko Wrocławia, wodociągi, w których jak wygląda ta budowa systemu, jak tam się pracuje. W tym momencie wykorzystuje się oprogramowanie AutoCAD Map 3D. Oczywiście wcześniej pojawiały się też zwykłe AutoCADy. Oprogramowanie AutoCAD Map 3D tutaj służy nam głównie do tego, żeby te dane urozmaicić, wzbogacić ich kontekst, a więc dodać dodatkowe pola opisowe. Te dane wszystkie są bezpośrednio zapisywane w bazie danych. Tutaj bardzo technologicznie, bardzo ciekawe rozwiązanie. A więc tutaj odchodzimy już od plików osoby, operator systemu podłącza się pod bazę danych, pobiera określony typ danych, mogą to być na przykład rury, czy to kanalizacyjne, czy to wodociągowe. Ta informacja jest uruchamiana w środowisku map 3D, tam można ją modyfikować, dodawać, zmieniać przebieg na przykład odcinka rury. W momencie zaktualizowania tych danych ta informacja jest zapisywana w bazie danych. Dzięki temu, że mamy jedno źródło danych, które działa się poprzez sieć wewnętrzną LAN przedsiębiorstwa, no, dostęp do tych danych jest, te dane są zawsze w takim samym formacie, w takim samym układzie. Dzięki temu Autodesk Infrastructure Map Server łączy się przy pomocy technologii FDO z taką bazą danych. Dodatkowo administrator systemu, który jest już po stronie gdyby wodociągów, czyli jest to osoba przeszkolona, ma możliwość podłączania się pod dodatkowe w przyszłości nawet formaty danych. Dzięki temu jest w stanie bardzo szybko tworzyć nowe mapy, które pokazują różny kontekst geoprzestrzenny, a więc mogą to być nasze dane z baz danych, która cały czas jest rozwijana, mogą się pojawiać nowe definicje. No i pliki, które są, czy to są wektory, czy to są dane rastrowe, zdjęcia lotnicze, nie ma to większego znaczenia. Wszystko to jest w jednym systemie. Dzięki temu
można bardzo łatwo to pokazać w przeglądarce internetowej. Dzięki temu oszczędzamy na licencjach, ponieważ no, osoba, która chciałaby przejrzeć jakiś zakres danych, jakiegoś DWG-a de facto, ona może być w terenie. No, w przyszłości zakładamy, że ta osoba będzie się w terenie poruszała z jakąś konsolą, może to być czy to laptop, czy jakieś urządzenie klasy iPad, będzie poruszała się w ten sposób, że wchodzi na odpowiedni adres internetowy i bezpośrednio uzyskuje informacje na temat danego odcinka gdzieś w terenie, a więc nie musi ze sobą mieć oprogramowania klasy CAD, żeby przeglądać pliki DWG. Robi to przy pomocy zwykłej przeglądarki internetowej. Dostaje dostęp tylko do tych danych, których faktycznie potrzebuje, a więc to administrator określa, co ta osoba widzi, jaki ma zakres dostępu. Dzięki temu rozwiązaniu udało się zredukować koszty zakupu licencji, a więc to, o czym wspomniałem, można zredukować liczbę innych instancji AutoCAD-a potrzebnych do przeglądania tych danych. A z drugiej strony użytkowników zewnętrznych, a więc tych, którzy uzyskują dostęp do tych danych, jest praktycznie dowolna ilość, tak? To nie ma ograniczenia ilościowego, jeżeli mówimy o Autodesk Infrastructure Map Server oraz ilości klientów, które uzyskują dostęp. Dostęp jest nieograniczony przez licencję. Jak taka mapa może wyglądać? Przykład pokazujący wodociągi w Bolesławcu, które samodzielnie tworzą sobie mapę, a więc w zależności od potrzeb, może to być mapa bardzo szczegółowa, zawierająca szeregi różnych danych. Tutaj widzimy przykład mapy, która z jednej strony, to jest ogólny widok całej sieci, widzimy warstwy, w tym przypadku akurat dwie warstwy na mapie, one są widoczne, więc niebieska to są wodociągi, pod spodem jest podkład jakiś rastrowy, jakaś grafika z planem miasta. No i teraz w zależności od zastosowanego stopnia przybliżenia użytkownik może dowolną warstwę sobie uruchomić. Tak jak Państwo widzicie, tu mamy przykład danych wektorowych, a więc kolorowe linie przedstawiające różne typy sieci wraz z węzłami, z parametrami tych węzłów. Na podkładzie widzimy mapę zasadniczą, a więc mapa zasadnicza jest tutaj akurat w tym przykładzie w formie zeskanowanej, a więc papier się nie niszczy. Z jednej strony operator systemu zawsze aktualizuje dany stan. Osoba, która idzie w teren, która pracuje z danym odcinkiem gdzieś, czy to w terenie, czy w biurze, zawsze ma aktualny dostęp. To jest stan bazy na aktualny, na tą chwilę. A więc tutaj użytkownik widzimy, interfejs wykorzystuje podstawowe funkcjonalności. On tutaj w tym momencie nie jest, ma za zadanie nie być za bardzo skomplikowany, ma być prosty, szybki w obsłudze. Sprowadza się do tego, że użytkownik wybiera warstwę, która go interesuje. Tak jak Państwo tutaj widzą, te ikonki wskaźnika przy danej warstwie oznaczają, czy dana warstwa jest klikalna, czy nie. A więc klikając w określoną warstwę, uzyskuje informacje na temat danego elementu. Dodatkowo w system został wyposażony w popularne narzędzia, takie jak pomiar długości i powierzchni. Dzięki temu możemy od razu stwierdzić, jaka w rzeczywistości jest długość odcinka lub powierzchnia danego obszaru. Oczywiście te kilka screenów przedstawiają Państwu sposób pracy z tym, a więc tutaj kwestia ilości warstw oraz tego, w jaki one sposób zostały skomponowane, to już jest całkowicie tutaj jak gdyby praca administratora po stronie wodociągów w Bolesławcu, który samodzielnie dba o to, żeby te dane wszystkie były widoczne. Tak jak wspominałem, kilka osób tworzy ten zasób. Z jednej strony mamy osoby, które przy pomocy oprogramowania klasy CAD tworzą ten zasób. On jest tutaj bardzo dokładny, natomiast to oprogramowanie bardzo ciekawie po prostu publikuje te dane na zewnątrz. Także tutaj widzimy przykład odcinków wraz z podkładem działkowym, a więc informacja jest tutaj z dokładnością wektorową podana. Kolejne przykłady screenów.
A to jest kolejna mapa, która pokazuje, jak te dane można w dowolny sposób wystylizować, a więc jeżeli na przykład trafiają do nas dane, czy to z jakimiś klasą użytkami, czy innymi, czy inną informacją, które są obiekty na podstawie stylizacji, tak jak Państwo tutaj widzą, warstwa pokrycia terenu 2D, można samodzielnie określić kory na podstawie na przykład typów obiektów, czyli bardzo powstaje nam konkretna warstwa, którą można samodzielnie sobie tutaj określić jej styl. Po nałożeniu innych warstw, które w tym systemie występują, ta mapa uzyskuje zupełnie inny kontekst. To, co się wyświetla, to jakie etykiety się wyświetlają, o tym wszystkim decyduje osoba przeszkolona, samodzielnie takie mapy tworzy. Ważne jest to, że to, co widzimy, oczywiście może być wydrukowane poprzez ikonkę drukuj. Może być to po prostu wydrukowane przez użytkownika. Jeżeli jest to drukarka kolorowa, to mamy po prostu komplet informacji, które możemy z wybranego obszaru dla siebie zabrać i pójść w teren. Także to było tyle, jeżeli chodzi o technologię Autodesk Infrastructure Map Server 2013. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani konkretnymi, chcecie się dowiedzieć, jak wyglądają, może wyglądać takie wdrożenie na Państwa przykładzie, na Państwa danych, no to bardzo, bardzo czekam na kontakt, na adres e-mail lub jeżeli pojawiają się pytania, to teraz jest czas, żeby je zadawać na czacie. Tutaj po prawej stronie można spróbować zapytać się, mogę dopowiedzieć pewne rzeczy, jeżeli coś nie było do końca jasne. Tak jak wspomniałem na początku, całe rozwiązanie działa, wykorzystuje technologię Autodesk Infrastructure Map Server 2013. Zasób składowany jest w SQL serwerze 2008. On ma już wewnętrznie dodane obsługę danych geoprzestrzennych, a więc można te dane zaimportować do takiej mapy. Tutaj wodociągi w Bolesławcu korzystają również z oprogramowania Autodesk mapce, które pozwala bezpośrednio w locie te dane zapisać w bazie danych, a więc nie pracujemy już na plikach, pracujemy bezpośrednio na bazie danych. Czy w związku z pokazem macie Państwo jeszcze jakieś pytania techniczne lub inne? System w tym momencie nie jest ogólnie dostępny. On działa tylko wewnątrz sieci lokalnej w wodociągach w Bolesławcu. Jest przeznaczony głównie tylko dla pracowników oraz osób technicznych, które korygują lub zgłaszają wszelkiego rodzaju uwagi. Jeżeli nie ma pytań, to z mojej strony wszystko. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółowym jeszcze pokazem, w którym możemy sprawdzić, jak Państwa dane, czy Państwa dane nadają się do tego typu systemu, czy można je opublikować, czy może zdecydować się na inne rozwiązanie. Pan Adam pyta się, czy ceny Infrastructure Map Server jest na stronie. W tym momencie chyba nie ma, albo jest stary cennik, ale